Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś rzecznik ministra sprawiedliwości, pan Jan Kanthak. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wracamy do tematu, oczywiście do tematu Komisji Europejskiej, pozwu, który złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozwu przeciwko Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Wszyscy zastanawiamy się, czy rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecyduje się na zabezpieczenie tego pozwu, tej skargi. Czyli wstrzymanie, zatrzymanie funkcjonowania przepisów, nowych przepisów o Sądzie Najwyższym. A jeżeli tak, to czy to w ogóle jest realne? Mówimy o wniosku Komisji Europejskiej, ciała politycznego, bo to warto podkreślić. To nie jest ciało niezależne, składające się z jakichś urzędników europejskich, którzy dokonują merytorycznej oceny na podstawie faktów, które spływają, informacji, które spływają do Brukseli czy Strasburga. Mówimy tu o ciele typowo politycznym, w który skład wchodzi m.in. Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Warto wspomnieć, że ten wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z próbą zabezpieczenia, czyli zablokowania stosowania przepisów, dotyczy wyłącznie kwestii wieku emerytalnego sędziów. Wieku emerytalnego sędziów, czyli 11 sędziów Sądu Najwyższego. Przypomnę Państwu, naszym widzom, że ustawy wprowadzające wiek emerytalny na wysokości 65 roku życia nie dotyczą tylko Sądu Najwyższego. Dotyczą wszystkich sądów w Polsce, sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, wreszcie administracyjnych, aż na końcu Sądu Najwyższego. Widzimy, że Komisja Europejska uważa, że tylko i wyłącznie ci sędziowie, ta garstka sędziów, 11 sędziów, ich niezależność jest zagrożona w opinii Komisji Europejskiej, ciała stricte politycznego. Dodatkowo na marginesie warto wspomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w 2008 roku wypowiadał się na temat kwestii regulowania przepisów wewnętrznych, czyli państwa członkowskiego, kwestii wymiaru sprawiedliwości, tego jak państwo członkowskie ten wymiar sprawiedliwości kształtuje. I wtedy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził na podstawie sędziów, którzy się zgłaszali też do tych organów europejskich, stwierdził, że on nie jest do tego, by oceniać to, jak państwo członkowskie reguluje te sprawy na swoim gruncie. Czyli jednym słowem stwierdził, że Unia Europejska nie ma nic do tego, jak państwa sobie urządzają ten porządek we własnym państwie, ponieważ traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani traktat o Unii Europejskiej nie mówi nic o kwestii sądów. To jest kompetencja wyłączna państwa członkowskiego i to do nas należy to, jak będziemy to regulować. Warto wspomnieć, że to jest też realizacja programu wyborczego. To nie wzięło się znikąd. Wystarczy spojrzeć w 2014 rok, program, który jest dostępny dla wszystkich i no, nikt nie ukrywał tego, że Prawo i Sprawiedliwość idąc do wyborów, jednym z najważniejszych haseł i najważniejszych planów była przeprowadzenie dogłębnej, gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości. No i na tą reformę zresztą wyborcy liczyli, bo jak pokazują sondaże, zdecydowana większość chce, by coś zmieniło się w tych sądach. Widzimy doskonale korelację jednego sondażu, który pokazuje 80% społeczeństwa jest za tym, żeby przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony rekordowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jako ugrupowania, które wprowadza i reformuje ten wymiar. No tak, ale z drugiej strony Komisja Europejska znalazła jednak jakieś wyjście z tej sytuacji, z tego zapisu traktatu unijnego i karty praw podstawowych i sprawę emerytur sędziowskich Sądu Najwyższego właśnie w tym zakresie do Trybunału skierowała. Jak pan sądzi, czy Trybunał przypadkiem nie przychyli się do tych wniosków, bo może powołać się właśnie, że to chodzi o przepisy dotyczące nie samych sądów, ale funkcjonowania tych sędziów w sądach, czyli kwestie emerytur. To wiek emerytalny jest zupełnie przyjętym kryterium ogólnym, abstrakcyjnym i takim generalnym, czyli nie dotyczy konkretnych sędziów, tak jak się próbuje tutaj nam przypisać, tak, że zostało przyjęte kryterium, żeby na przykład panią Małgorzatę Gersdorf usunąć z Sądu Najwyższego. Tak jak wspomniałem, wiek emerytalny to też było kwestią obietnicy wyborczej, która została zrealizowana. To się nie mieści w głowie politykom opozycji, że można realizować program wyborczy, ale głównym postulatem było obniżenie wieku emerytalnego i ten wiek emerytalny został przywrócony.
Ja bym się zapytał, gdzie była Komisja Europejska i te wszystkie organy europejskie, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej podnosił wiek emerytalny, czyli pogarszał sytuację obywateli względem tego, na jaką się umawiali z państwem, zaczynając pracę. To jest taka umowa społeczna. Obywatel, idąc do pracy, wiedział, kiedy ma możliwość przejścia na emeryturę i wtedy, kiedy sytuacja obywateli faktycznie uległa pogorszeniu, wtedy nie było żadnego głosu Unii Europejskiej ani polityków, którzy teraz drą szaty i krzyczą w imieniu jakiejś niezależności sądów i niezawisłości. Wtedy oni podnieśli ten wiek emerytalny Polakom, a Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego to, mówiąc przysłowiowo, klepnął. Skoro mówimy o sędziach, którzy, tak jak pan powiedział, no, głośno krzyczą, że coś niedobrego dzieje się z wymiarem sprawiedliwości, co dalej z sędziami, którzy zostali wezwani do przed rzecznika dyscypliny w Krajowej Radzie Sądownictwa? Czterech sędziów, między innymi sędzia Tuleja, którzy musieli powiedzieć, dlaczego między innymi wypowiadają się krytycznie wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. No i dlaczego te pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skierowali? Pytania, które no, nie dotyczą konkretnych spraw. Te pytania, jeśli chodzi o ich odpowiedzialność dyscyplinarną, należałoby zadać do rzecznika dyscyplinarnego, do sędziego. Osoba z ich środowiska dokona oceny ich postępowania. Warto wspomnieć, że zasady etyki mówią, że sędziowie w swoim postępowaniu nie powinni nawet dawać takiego poczucia nierespektowania porządku prawnego. A widzimy doskonale po wypowiedziach, zachowaniach, udziałach w politycznych manifestacjach. Doniesienie z dzisiaj jednego z mediów, publicznych, które powiedziały, że sędzia Tuleja i sędzia Waldemar Żurek biorą udział w politycznym spotkaniu, które jest finansowane z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej Platformy i Nowoczesnej. Czyli konwencji widzimy, wręcz. Konwencji. Tak. To samo pamiętamy spotkanie sędziów Żurka, Gersdorf, Rzeplińskiego, którzy wychodzili, zostali nakryci, można by to nawet powiedzieć tak, nakryci przez jednego z obywateli, który to nakręcił, jak wychodzili z siedziby Platformy Obywatelskiej ramię w ramię na przykład z byłym ministrem sprawiedliwości Borysem Budką. Tego typu działania pokazują, że faktycznie jest problem braku apolityczności sędziów w Polsce, ale ten brak apolityczności należy stwierdzić, że jest po tej stronie, która tak krzyczy i woła o niezawisłość i niezależność sędziów. Czy będą konsekwencje? To już nie w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości wypowiadać się na temat możliwej konsekwencji. Ale to może stać się przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. To stwierdzi rzecznik, czyli sędzia, ale no tyle. To okej, a mam jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj, właściwie wczoraj, bo to już nie jest kwestia tylko poglądów osobistych sędziego, ale to już jest kwestia też instytucjonalna, bo mamy do czynienia w Poznaniu z wyrokiem Sądu Okręgowego Poznańskiego, który do orzeczenia, do uzasadnienia wpisał poglądy polityczne. Chodzi o sprawę żony prezydenta Poznania, która w ubiegłym roku, 8 marca, podczas manifestacji używała wulgarnych słów. Sąd w drugiej instancji, Sąd Okręgowy w Poznaniu, uniewinnił ją i który kuriozalne uzasadnienie. Obwiniona użyła słów wulgarnych, które były słyszane przez dzieci, co jest oczywistym złem. Ale znacznie większym złem jest to, co dzieje się w Polsce. Mamy ciąg naruszeń konstytucji w związku z ograniczeniem wolności zgromadzeń, przejmowaniem instytucji konstytucyjnych, czyli Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, w chwili obecnej nawet Sądu Najwyższego, naruszeniem zasady trójpodziału władzy i odmową publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To są zapisy, które znalazły się w uzasadnieniu orzeczenia. Z tego, co nawet słyszałem, ta wypowiedź padła na manifestacji proaborcyjnej. Tak. No, panie redaktorze, nie ta tylko wypowiedź? Ta wypowiedź nie sędziego, tak, tylko żony prezydenta obecnie piastującego w Poznaniu. A to mamy w uzasadnieniu orzeczenia. A to mamy w uzasadnieniu orzeczenia wydanego przez sędziego, który wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. No, to jest niebezpieczny precedens, właśnie, bo trzeba pamiętać, że sędziowie są od tego, by oceniać uczynki i rzeczy, które zostały dokonane przez osoby, a nie do tego, by w sposób publicystyczny i polityczny komentować otaczającą rzeczywistość. Od odpowiedzialności politycznej politycy ponoszą przed wyborcami. To oni są do tego, by oceniać działania rządzących. A jeśli chodzi o
ocenę konstytucyjności, to panu sędziemu się pomyliły role, bo zdaje się, że nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który jest organem do tego powołanym, aby oceniać, co jest konstytucyjne, a co nie. No jest to kuriozalna wypowiedź i niestety jest niebezpieczną wypowiedzią, ponieważ no możemy sobie wyobrazić już w takim skali absurdalnej, że ktoś kogoś by zamordował i byśmy powiedzieli, że zamordował, ale w obronie konstytucji. No tego typu sytuacje... strasznych nerwach. Tak, strasznych nerwach w związku z łamaniem rzekomo konstytucji i praworządności w Polsce. No, sędziowie są od tego, by oceniać czyny, a nie kwestie polityczne. Wydaje się, że przeklinanie w miejscu publicznym wśród dzieci jest czynem, który zasługuje na jakąś grzywnę czy karę. Panie rzeczniku, mamy nowy projekt ustawy o upadłości konsumenckiej. Co się zmienia? Tak, stoimy na stanowisku jako Ministerstwo Sprawiedliwości, że państwo musi być wyrozumiałe wobec słabych, a być wyciągać konsekwencje wobec silnych. Do tej pory niestety było na odwrót. Ci słabi, którzy byli w złym położeniu życiowym, nie mieli wsparcia od państwa. I stąd też reforma ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. Według szacunków to jest około 2 miliony osób, a długi sięgają prawie 50 miliardów złotych. Do tej pory mało osób korzystało z tej drogi, prawda? Bardzo mało osób korzystało z tej drogi. Według statystyk około 6 tysięcy skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości w skali roku. A warto przypomnieć, że we Francji na przykład takich wniosków składanych jest 700 tysięcy. Jeśli chodzi na przykład o Wielką Brytanię, jest to 70 tysięcy. Także widzimy, jaka jest tego ogromna skala i nie można zostawiać obywateli bez dania drugiej szansy. Państwo, sądy są do tego, by nie oceniać osoby, która wpadła w takie długi, z których nie jest w stanie się wydostać, taka spirala długów. Sądy nie są od tego, żeby oceniać, jaka była przyczyna. Przede wszystkim sąd musi stwierdzić, czy ta osoba jest w stanie się wypłacić. I to zmieniamy, bo do tej pory połowa wniosków, jakie była składana, a trzeba pamiętać, że ludzie trafiają w takie trudne sytuacje życiowe z różnych względów. Oczywiście państwo nie może premiować osób, które w sposób lekkomyślny, taki z powodów niedbalstwa wpadają w takie spirale długów. Tutaj okres spłat będzie wydłużony wobec takich osób, ale państwo musi wyciągać rękę dla tych, którzy wpadli w takie tarapaty, ponieważ te osoby bez takiej pomocy trafiają do szarej strefy i tak naprawdę korzyści z ich sytuacji nie ma ani państwo, ani wierzyciel, który wie, że już nie ściągnie żadnych wierzytelności od takiego dłużnika, ani też dłużnik, którego nie tylko on jest ofiarą tej sytuacji, ale też cała jego rodzina. Kiedy ten projekt może trafić pod obrady Sejmu? No, to też zależy już od innych organów, nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczymy, że konsultacji, później pracy w Radzie Ministrów, później pracy parlamentu. Ale liczymy, że jak najszybciej to będzie mogło stać się obowiązującym prawem. Bardzo często jest tak, że ci ludzie, którzy rzeczywiście wpadają w spiralę zadłużenia, są w nią wpędzani celowo. Na przykład mieliśmy do czynienia niedawno z rozbiciem gangu lichwiarzy na Pomorzu. Tak, to jest bardzo bliska mi sprawa, bo jestem z Gdańska i to dotyczyło też mieszkańców dzielnic Przymorze czy Zaspa. Osoby, które potrzebowały pożyczki dosłownie kilkutysięcznej, bo znamy przykłady osób, które nie są anonimowe. To są na przykład pani Wiesława, która miała 80 lat. Potrzebowała kilku tysięcy złotych, żeby na leczenie męża z choroby na raka. Mąż chorował na raka. No i ta pani w wyniku działalności przestępczej i niestety też współpracy z notariuszami, którzy współpracowali z tym grupą przestępczą, wyłudzali mieszkania za pożyczki warte kilka tysięcy złotych. No, minister Ziobro, jak się dowiedział o takich procederach, kazał jako prokurator generalny prokuraturze regionalnej w Gdańsku zaudytowanie wszystkich aktów notarialnych wydawanych przez tych notariuszy. No i okazało się, że w wyniku tego procederu ponad 400 osób zostało poszkodowanych. To jest niestety w Polsce mamy do czynienia z taką przestępczością, często właśnie wymierzoną w mieszkania i w mieszkańców, którzy są w trudnych położeniach życiowych. Wiemy, minister Patryk Jaki rozprawia się z aferą reprywatyzacyjną i też wyrzucaniem ludzi na bruk. A w Gdańsku istniała mafia lichwiarska, która działała we współpracy z notariuszami. Pani Wiesława w konsekwencji straciła dach nad głową i w konsekwencji mąż zmarł, a ona trafiła do domu
pomocy społecznej. Pan jest z Pomorza, ale nie tylko pochodzi z Pomorza, pan kandyduje także w tych wyborach samorządowych. Tak, tak jak wspomniałem, Gdańsk jest mi bardzo bliski, sprawy Gdańska. Miasto, w którym od ponad 20 lat rządzi jedno ugrupowanie i wydaje się, że gdzie jak gdzie, ale w Gdańsku, mieście nadmorskim, wypadałoby odrobinę świeżego powietrza wnieść w to życie polityczne. Startuje rzeczywiście z Zaspy i Przymorza, dzielnic, w których mieszkają przede wszystkim seniorzy, ludzie starsi. I faktycznie i w kwestii walki z nieuczciwościami, to Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo często konsekwentnie realizuje pomoc osobom starszym, osobom, które potrzebują takiej pomocy i poczucia, że ktoś za nimi stoi. I to samo chciałbym realizować jako radny tutaj w najbliższych dniach. Chciałbym zaprezentować program przede wszystkim właśnie skierowany do seniorów. Na przykład, panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że w Gdańsku jest bardzo wiele bloków czteropiętrowych, gdzie nie ma w ogóle wind. Osoba, która wystarczy lekkie schorzenie nóg, lekki problem motoryczny, już nie mówiąc o wózku inwalidzkim, tak osoba tak naprawdę staje się zakładnikiem swoich czterech ścian. I to chciałbym przede wszystkim zmienić, żeby miasto, tak jak to niekiedy w Warszawie się zdarza, bo znam tego przykłady, dofinansowywało instalacje takich zewnętrznych wind, żeby po prostu ludzie nie byli zakładnikami swoich mieszkań. 20 lat prezydentury Pawła Adamowicza w Gdańsku. No, tak jak wspomniałem, wcześniej państwo i niestety państwo polskie i Gdańsk był silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. I tego przykładem jest też kwestia deweloperów w Gdańsku. To doskonale znamy. Tutaj właśnie wspomnę o Zaspie i Przymorze. To są dzielnice nadmorskie, gdzie ostatnio na spotkaniu słyszałem takie powiedzenie kolokwialne, że deweloperzy stawiają plomby. Gdziekolwiek się nie znajdzie wolna przestrzeń, już próbują zabudować to 17-piętrowcami, nie przejmując się, że wokół nie ma gdzie zaparkować samochodu. A miasto na to pozwala? A miasto niestety na to pozwala. Plany zagospodarowania przestrzennego. Tak jak to powiedział Jarosław Wałęsa, kandydat Platformy Obywatelskiej, która rządzi od 20 lat, powiedział tak, że w Gdańsku istnieje Republika Deweloperska i każdy zdaje sobie sprawę z tego, że plany zagospodarowania przestrzennego, czyli to, na co pozwolimy wybudować, są ustalane pod konkretnych deweloperów. I proszę sobie wyobrazić, Jarosław Wałęsa powiedział to na konwencji Platformy Obywatelskiej, otrzymał gromkie brawa od radnych, którzy rządzą i ustalają ten plan zagospodarowania przestrzennego od 20 lat. No to pokazuje skrajną hipokryzję i tak na dobrą sprawę Jarosław Wałęsa powiedział, że ma świadomość tego, że są dokonywane przestępstwa. I na nim tak naprawdę ciąży obowiązek, żeby zgłosił to na prokuraturę, skoro ma taką wiedzę. Gdańsk to jeszcze problem innego rodzaju. Tam Paweł Adamowicz próbował wprowadzić do szkół ideologię gender. Rodzice zablokowali ten. No niestety pan prezydent Paweł Adamowicz bardzo często w swoich zachowaniach odbiega znacząco od tego, czego byśmy oczekiwali od włodarza miasta. Miasto powinno być przede wszystkim sprawnie zarządzane, a wprowadzanie obcej ideologii do polskich szkół, do młodych dzieci, i już nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły, co ta ideologia przedstawia i co ona zawiera w sobie, ale wpuszczanie tego dla młodych dzieci to jest straszna sprawa. No i oczekiwałbym od prezydenta miasta, żeby takimi sprawami się nie zajmował, tylko kwestią właśnie pomocy potrzebującym i bycia na straży ich praw. Jan Kanta, rzecznik ministra sprawiedliwości, naszym gościem. Dziękujemy za udział w programie. Bóg zapłać. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.